Witam wszystkich już w trzecim odcinku moich porad do Modern Warfare 2 Multiplayer. Jak widzimy, tym razem przenosimy się do głębi Rosji na mapie Estate, którą podziwialiśmy już w single player. Pierwsza kampa. Zaraz po wyjściu z respa, będąc po stronie specnazu, tutaj mamy taki murek. Koło niego stoi coś na wzór Escalade'a. Wchodzimy na ten murek. I tutaj, na ten ogrodowy, taki fikuśny, trawiasty owal, wskakujemy. I teraz trzeba mieć tutaj pro skilla. O, właśnie. Jeszcze raz. Staramy się mieć jak największy, jak najdłuższy po prostu rozbieg, jak najdłuższy tutaj, jak najdłuższą drogę, no. I staramy się wskoczyć na ten dach. Kurwa. Nie. Myślę, że mi się to uda za pierwszym razem. I jeszcze raz. Może to przez to, że mało FPS-ów. Ale wypadam żałośnie, no nie. O, świetnie. I teraz jak tutaj gramy, zwłaszcza z najczęściej znicz się ta kampa przydaje, to możemy się jakoś tutaj z M21 czy tam Intervention zakampić. I ładnie sobie mieć luka na B. Myślę, że nieco bardziej ludzie, którzy po prostu mają lepsze dostrzeżenie małych szczegółów, sobie poradzą na tej kampie. Ale ja akurat nie mam, dlatego nie lubię Estate'a, tak samo jak i nie lubię się kampić. Ja po prostu to nie jest dla mnie. Oraz uznam to z doświadczenia z gry. Teraz tak, chciałem wam pokazać, jak wejść tutaj, na szklarnię. Tak, gdzie mamy skrzynki. I mamy to. Więc musimy tam jakoś skoczyć, w sensie rozbiec. O, ojku, co zrobimy jeszcze raz, Czyżby to nie tak się robiło? O, to się wytnie. Dobra. Ha. Jest problem, bo ja widziałem tam jeszcze, ale sam nie wiem. Trochę czuję się głupio. Oczywiście, że źle wam pokazałem. Nie jestem najlepszy, no co zarobię. Dobra, zmieńmy mapę, bo tam mnie zaczyna wkurwiać. Dobra, przenieśliśmy się trochę bardziej na południe. Jestem z tego zadowolony. Tymczasem jest to mapa Invasion. I tak, jeżeli atakujemy, jeżeli gramy na znajdź i zniszcz, jeżeli te hamery stoją w takim samym ułożeniu jak u mnie, to idziemy w te miejsce. Mając sobie snajpery czy cokolwiek innego, co czyni naszego wroga martwym, skampimy się tutaj. Bardzo ciężko jest im zauważyć nas jako pierwszym. Aha, jeżeli z kolei bronimy, nie polecam właśnie chodzić tą drogą, gdyż na co drugiej rozegranej rundzie ktoś tutaj na pewno będzie, uwierzcie mi. Jest to strasznie głupia kampa dla tych, co muszą atakować. I tak, jeżeli chcecie iść na A, najlepiej to robić przez ten sklepik. Jednak tutaj też jest dosyć niebezpiecznie, gdyż albo ktoś jest zakampi tutaj, albo tutaj. Musicie być ostrożni, lepiej iść tutaj grupą przynajmniej trzyosobową. Każdy niech oczyści teren z różnych stron. I będziecie mogli robić plant na A. I kolejna fajna kampa. Tutaj w chińskiej restauracji, czy cokolwiek to było. Widzicie, to jest krzesła poukładane? Świetnie. Wskoczcie na nie. I teraz, będąc już na tym najwyższym stoliku, kurwa mać. O. O. To rozbiegnijcie się i wskoczcie tu. Myślicie, że się nie da? Patrzcie na to. Proszę. Macie widok tutaj. Macie widok tutaj.
Jak się położycie, jesteście praktycznie niewidzialni. Uwierzcie mi. Nie ma bata, że ktoś was zauważy. Jeżeli chcecie z kolei pójść jako grając atakującym na B, dobrze by było, gdyby ktoś was mógł osłaniać stąd, albo wy sami się zakampujecie. Tu też trzeba mieć widok właśnie na te pomieszczenie oraz na tą wnękę. Nie idźcie środkiem, idźcie drogą. Trzymajcie się jak najbliżej cienia, jak najbliżej budynka, trawy. I często też tutaj ludzie kampują. Jeżeli bronicie, oczywiście sami skorzystajcie z tego. Będąc snajperem i mając jego kamuflaż, jak się położycie, również jest cholernie ciężko was zauważyć. Jedynie błyskowy może dać znać o tym, że wy się w tym miejscu znajdujecie. Okej, więc na Invasion to chyba wszystko. Przenosimy się gdzie indziej. Chciałem wam pokazać, jak się gra na Rundownie, ale że chciałem jakoś jeszcze rozdzielić to na cztery części moich porad, to pokażę wam szybko jeszcze jedną kampę, o której się dowiedziałem niedawno, a której wam nie pokazałem w odcinku drugim. Widzicie ten dach? Świetnie. Lepiej będzie, jeżeli na niego skoczycie jako broniąca się drużyna. Jak to zrobić? Nie jest to ciężkie. Chociaż... nie, chyba to nie jest ciężkie. Możemy to zrobić dwoma sposobami. Chociaż nie wiem, czy ten drugi działa, bo przed chwilą dopiero tak sobie wpadłem na to. Skacząc tu. I skacząc, no, czyli działa, działa. Jednak jeżeli macie wagę lekką, to możecie to po prostu zrobić tak, że dropując się na te bloki i będąc na najwyższym tutaj szczycie, no i oczywiście mówię, waga lekka, chyba tak tego nie zrobię, to możemy spróbować. Po prostu rozbiegacie się. O, jednak zrobiłem, no i skaczecie, proste. Tutaj nieraz po tej stronie się skampić, bo będziecie o wiele łatwiejszym celem. Tylko tutaj celowniczy, tylko żebyście mieli widok. Im mniejszy macie widok, tym lepiej. Chyba żeby po prostu jakikolwiek był. Dobra, dzięki, pozdrawiam. Oczywiście kolejny odcinek porad będzie za jakiś czas, ale na pewno nie aż za tak jakiś czas, bo jeszcze mam do zrobienia recenzję, prawda? Dzięki. Na razie.